Siema Ciubach, witam Was w kolejnej drugiej części. Słuchajcie o naszym HW 5000. Jak widzicie, filterek już hula od bodajże no pełne dwa dni zrobił. Nie ma żadnych wycieków, nic się z nim nie dzieje. Chodzi już prawie cichutko, ale o tym też za chwilę. Także nie jest tak źle, jakbyśmy, że tak powiem, mogli się tego spodziewać. Ja wczoraj specjalnie ten film podzieliłem na dwie części, żeby sobie na spokojnie pewne rzeczy tu przygotować, zrobić, przetestować, aby też nie być gołosłownym i dać wam znać, jak to rozwiązaliśmy. Słuchajcie, przeglądając, już jak wiedziałem, że dostanę w prezencie tego HW, to przeglądając różne tam filmy na YouTubie, fora, wiedziałem, że z tymi zaworami, które tu widzicie, bywa problem. One faktycznie, zdarza się, że ciekną tu w środku. Tych nie będę rozbierał, bo to jest też taka historia, że kolega Paweł, który ten filtr nam ofiarował, jest na tyle wariatem, że jak tylko się dowiedział, że jest z tym problem, to od razu zamówił drugi i nam wysłał. Mimo że go prosiliśmy cię, żebyś tego nie robił, bo sobie poradzimy i jak obiecałem, tak też jest. Można to zrobić dwujako, nie panikować, nie wyrywać włosów, bo tego nie lubię. To trzeba sobie radzić w życiu, słuchajcie. To tylko filtr, tylko czego zaworek, nic strasznego. Natomiast takie filmy, jak widać po oglądalności tego pierwszego, dużo lepiej się oglądają. Wyciek, tragedia, nieszczęście. No, lubimy takie tytuły, więc był. Jak widzicie, nieszczęścia nie ma. Słuchajcie, do ogarnięcia tego tematu wystarczył wąż 1,4 cala, mówiąc językiem polskim 30 mm, plus redukcję. Ja akurat w tych rureczkach, rurkach, ruruniach, które Wam ostatnio pokazywałem w Fishroomie od zaplecza, takie redukcje dwie miałem. Macie tutaj na zdjęciu, one są w tej chwili chyba po 9Z w Leroy Merlin. Pozbyliśmy się zaworów, są węże, na cybanty. Możecie za tego węża ten filtr wynieść i on nie będzie ciekł. No, te reduktory zrobione i ona będzie po problemie. 5 minut, opaseczki i nic, tu kuźwa nie będzie ciekło. A zawory nam nie są potrzebne znowu tak często do odpinania. Ileś razy ten filtr będziemy myli. Nie mam cię? Pewnie, że tak. My nie damy rady. Profesjonalnie. No i co? Pozbyliśmy się zaworu, słuchajcie, i podłączamy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj już będzie wreszcie to działać tak, jak powinno. Paweł, obiecałem. Zatrzymujemy słowa, odpalamy. Woda jest w filtrze. Powinno od razu ruszyć. O. O. Zostawiamy do odpowietrzenia i za chwilę się z Wami zobaczę, powiemy co jak. To daję Wam jak gwarancję, zresztą możecie zobaczyć, po problemie. Kosztów dodatkowych 20 zł. O kosztach przy tych filtrach, bo wielu porównuje ten filtr z FX-em, ja oczywiście też. Trudno tego nie zrobić, mając praktycznie identyczną konstrukcję. No ale umówmy się, że trzeba przeliczyć stosunek ceny do jakości. Jeśli jest coś tańsze, to trzeba się liczyć przede wszystkim z tym, że może być gorszej jakości.
Choć nie zawsze, to tak jak znów odniosę się do motoryzacji, nie zawsze dzisiaj Dacia jest gorsza od Toyoty RAV4, więc z osądami zawsze proponuję ostrożnie i nie od razu. Słuchajcie, do brzegu. Filtr różni się od FX-a na przykład elektroniką, czyli to mi się podoba, że jest kilkustopniowa, tak? Czyli możemy sobie ten flow zwiększyć, zmniejszyć. Jest bodajże, poczekajcie, przy Was będziemy testować 40, 35, 30, 25, 15, 10. Słuchajcie, i to naprawdę fajną robotę robi. Tym bardziej niepotrzebne są zawory, mając taką elektronikę, bo sobie możecie flow regulować tym przepływem. Zmniejszając, tudzież zwiększając przepływ, zmniejsza się lub zwiększa też oczywiście pobór mocy. Przy podmianie wody, no u mnie żaden problem te wężyki wysunąć, żeby się woda z nich nie wylała, czy zlać po prostu te trochę wody do wiadra. Jest to koszt tego, żeby mieć super spokojną głowę, że nic z tym filtrem się nie stanie. O ile, słuchajcie, w trakcie użytkowania nic się nie będzie działo z tym zaworem do spuszczania z niego wody, no to tu właściwie tak jak w każdej konstrukcji tego typu nie bardzo jest gdzie co ciec, więc mam nadzieję, że pochodzi. Doszły mnie słuchy od kolegi Zenona, że naszej wspólnej koleżance akwarystce ten filtr wyzionął ducha po roku. Zgadzam się. Doszły mnie słuchy, słuchajcie, nasz kolega Adaś, pozdrawiam, ma Fluvala FX6, wysyłał mi filmik, też ma z tym filtrem ogromne problemy, z serwisem i z odpowiedzią od serwisu też ma ogromne problemy, a właściwie nie wiem, Adam, daj znać w komentarzach, czy udało Ci się coś z tym FX-em wywalczyć w końcu. Więc jak widzicie, można mieć pecha, kupić FX-a za 1100 zł i być mocno niezadowolonym. I kilka takich przypadków widziałem. Tu o tyle jest to nieźle, że z tego co wiem, to Paweł, zadzwonił i te filtry bez problemu, znaczy te zawory, przepraszam, bez problemu dosłali. Więc jakiś ten serwis jest. Powiedziałbym, że nawet lepszy niż we Fluvalu. Przynajmniej kupując w tym sklepie, w którym to kupował, że tak powiem, nasz przyjaciel, darczyńca. Także ja bym go, słuchajcie, tak bardzo nie skreślał, bo najtańsza opcja, jaką znalazłem tego filtra, to się podeprę się troszkę internetem, bo słuchajcie, ostatnio to u mnie bywa różnie, żebym głupot nie nagadał, to bodajże 740 zł, mówię oczywiście o HW, tak, to jest 749 zł, w tym są już media filtracyjne takie jak włóknina, zeolit, bioceramika, biobale. Słuchajcie, i powiem szczerze, że ledwo to zmieściłem w tych koszach, także naprawdę to jest. W cenie 1037 zł najtańsze co w Maxizo FX6. W Plantice, proszę bardzo, moja Plantika ukochana, też z mediami, już wchodzimy w ofertę. Z Plantiką na pewno po nowym roku. No ale w Plantice jest za 1028 zł z zeolitem, słuchajcie, bez dodatkowych atrakcji, z zeolitem, ale też z jakimiś bakteriami na start. No różnica w cenie prawie 250-300 zł, słuchajcie, tak? Gdybym miał jedno akwarium i tylko jedno miał mieć i tych wydatków na nie niedużo, to pewnie kupiłbym sobie Fluvala, idąc takim tropem, że no jednak marka znana, że nie powinna się psuć, co jak niestety mówiłem przed chwilą, nie potwierdza się, zdarza się, że się psuje i zdarza się problem z serwisem. I to mówię z pierwszej ręki, nie powtarzam, nie lubię powtarzać bredni, Adam na pewno to potwierdzi. Można też, no tak jak słuchajcie, my tych baniaków mamy teraz, zobaczcie, no przy cenie za 3 Fluvale, mam właściwie 4 albo już praktycznie 5, słaby z matematyki, byłem HW-ków. No jest to różnica, tak? Mieć, a nie mieć. I jeśli chodzi o wydajność, Zenek był w tym najlepszy w mierzeniu wiader. Kiedyś to zrobię może, jaką on faktyczną ma przepływowość, przepustowość. Ale tak na pierwszy rzut oka to powiem Wam, że na pewno nie jest gorzej niż w FX-ie. Mam wrażenie, że lepiej. Dodatkiem jest lampa, słuchajcie, UV, której FX nie ma. Co też jest im plus, tak? Czyli wiecie, o ile ten filtr będzie działał i nie będzie ciekł przez 3 lata,
no to w tej cenie należy uważać, że jest lepsze od FX-a. O ile będzie działał. Bywa to różnie, wypadałoby przetestować taki filterek dłuższy czas i wtedy mamy, że tak powiem, jakąś swoją własną opinię, niepowtarzane rzeczy z forum. Z naszym fluwalem, z jednym z FX-ów też był problem, mianowicie ten zawór właśnie, który tu widzicie, który jest durny, z którego nikt nie korzysta, właśnie przez to, że raz z niego skorzystałem, to później ciekł. Też tam kapał, tak? Musiałem go kupić za 65 zł na Allegro dodatkowo. Także FX też może zrobić kuku, szczególnie jak się ktoś z nim nieumiejętnie obchodzi. Ten zawór jest durny, dlaczego? Przy przenoszeniu tego filtra, który lekki nie jest, szczególnie z wodą, można go szturchnąć, popchnąć, kopnąć, nawet nie pęknie, ale o-ring się gdzieś przyciśnie i zaczyna ciec. I teraz wyobraźcie sobie, jest to jeden z waszych filtrów, jedyny, leci wam woda przez ten filterek i właściwie zostajecie bez filtra, nawet jeśli to jest fluwal. Nie ma reguły, słuchajcie, i naprawdę bym się tak mocno, że tak powiem. Oczywiście, wiecie, najłatwiej, szczególnie jak ktoś bogaty jest, ma wywalone i nie liczy kasy, no to pewnie jedźmy w ogóle tam, to jaki FX? No to idźmy w jakieś w ogóle wielkie OEZ-y, czy jakieś stawiajmy sampy, no bo to najprościej powiedzieć. Ale są też osoby, które nie dysponują budżetem miliardera, no i to uważam jest, a przy okazji mają jeszcze jakieś pojęcie o, gdzie jest prawa, lewa ręka i coś potrafią nimi zrobić, dla nich jest ten filtr. Jeśli takiego pojęcia nie macie, zaczynacie przygodę z akwarystyką, nigdy nie mieliście kubełka, nie wiecie jak skręcić cyband, no to pewnie bym wybrał FX-a, choć on nie gwarantuje, że nie będziecie mieli kłopotów. Natomiast wcale nie jest, słuchajcie, tak źle i tak jak mówię, na razie jestem mega zadowolony. Pierwsze odpalenie było dziwne, bo było trochę głośno, ale ponoć te filtry tak mają i mówiąc po mechanicznemu muszą się dotrzeć i faktycznie trochę w to nie wierzyłem. Wczoraj był głośny, dzisiaj już go praktycznie nie słychać. Oczywiście troszeczkę głośniejszy od FX-a moim zdaniem jest, ale niewiele. Przy takich akwariach i filtrach głośność i takie filtry powinno się już gdzieś chować, to w sypialni, no niektórzy mają, ale to trzeba przemyśleć. Ja z tą głośnością, wiecie, pracując na warsztacie, to nie jest to dla mnie, da się w każdym razie wytrzymać i myślę, że to nie jest jakiś problem, bo wiele osób o tym pyta, dlatego się rozwodzę, słuchajcie, ale naprawdę nie jest źle. Tak więc tyle, słuchajcie, chyba jeśli chodzi o filterek. Dużo podobieństw oczywiście do FX-a, materiał nie najgorszy, może się niektórym faktycznie wydawać, że wygląda jak białe wiaderko po farbie. No, taki mają styl Chińczycy, te Sansony białe, znowu się niektórym podobają. Ten FX, jak byłby, znaczy gdyby on był czarny, no to już całkiem wyglądał jak FX. Nie jest zły. Te zamknięcie jest fajne, ja bałem się, że ono nie będzie trzymać, bo tak wiecie, ja, tak jak wam mówiłem, ja lubię dokręcić mocno po swojemu, a to tak zatrzaskuje się nic. Ale to co zauważyłem, on się fajnie sam zasysa. I właściwie no nie widzę problemu, jak ta uszczelka będzie główna, zadbana, to nie powinno się tu nic dziać. No trzeba poobserwować, słuchajcie. Wiecie, nie chcę wam powiedzieć, że jest idealny, bierzcie, bo równie dobrze on za 2 tygodnie może wyzionąć ducha i wtedy no, nie będzie fajnie. Oczywiście gwarancję ma, wtedy dowiemy się, jak działa serwis i czy działa, i czy gwarancja jest uznawana. No ale na to wszystko potrzebujemy czasu, bo powtarzanie tego po kimś albo takiej głupiej opinii, wiecie, tak jak kiedyś z iPhone'ami. Mniejszą wiesz. Generalnie, filtr działa, lampa UV włączona jest w tej chwili na 2 godziny. Bałem się, że ten jeden efekt w tym baniaku będzie za słabo i wczoraj faktycznie już przedwczoraj mnie ta woda denerwowała, więc już mówię, dobra, odpalamy tego naszego prezenta. No i prezent zrobił robotę, muszę wam powiedzieć, że dwa takie filterki w tym baniaku wreszcie robią robotę i woda jest clear po prostu. Widać te 2,70 metra i widać drugą szybę, więc nie jest źle. Także ja jestem, słuchajcie, bardzo z tego filterka i prezentu zadowolony. Naprawdę mega niespodzianka na święta. Paweł naprawdę zrobiłeś nam masę przyjemności. Tu jeszcze, słuchajcie, a propos tego filtra, bo był jeden taki właśnie komentarz pod wczorajszym filtrem, to się może, słuchajcie, od razu ustosunkuję, bo też chodzi o to, że no, kupiłem używany baniak, no i tu ktoś napisał, że myślał, że po problemach z używanym baniakiem zmądrzeje i nie będę kupował takich rzeczy. Po pierwsze go nie kupiłem, tylko dostałem.
Po drugie, dalej uważam, że kupno tego baniaka to był rewelacyjny pomysł, jak widać. Powiem tylko tyle. Mam kolegę, który to pewnie będzie oglądał, który idąc tym tropem, że musi być z najlepszej firmy akwarium, tylko z takim silikonem, tylko takie, to nie może znaleźć po pierwsze nikogo, kto mu akwarium na jego życzenie wykona. Nie, poza Przemkiem Wieczorkiem, którego pozdrawiam, jest on w stanie stolerować, reszta się nie nadawała. Więc u Przemka trzeba czekać na akwarium długo, co nie jest jego winą, no bo rozumiem, że robi to sam, kiedyś o tym rozmawialiśmy. Dobór filtra trwa już też ponad rok, bo chłopak chce się dowiedzieć wszystkiego, chce mieć najlepszy, przy okazji też ma budżet jak ma, więc wiadomo, czeka, zbiera. I teraz idąc tym tropem, on zbiera i zmienia akwarium, już zbiera się na akwarium rok czy półtora, a ja przez te półtora roku postawiłem już cztery baniaki, które stoją, pracują. Można mieć jednego hajteka za 15 tysięcy, można też za 15 tysięcy mieć 5 baniaków 1000 czy 2000 litrowych. Nie sztuka wyjebać pieniądze w błoto, bo ktoś powiedział, że to jest najlepsze i tak się tego trzymać kurczowo, bo tak mówią klienci moi na warsztacie: panie, ale ja mam Mercedesa. Nie masz pan Mercedesa, tylko masz pan Renault, bo w dzisiejszym Mercedesie nie ma silnika Mercedesa, tylko jest silnik Renault i tak jest też tak naprawdę z elektroniką, z filtrami, ze wszystkim. FX też jest produkowany, zapewniam was, w Chinach i wiele rzeczy w Chinach. Akwarium poklejone działa, nie cieknie, mimo tych wszystkich wróżbitów. Filtr mimo tych wszystkich wróżbitów działa i to świetnie. I gdybym na przykład chciał nowy baniak, no to musiałbym za te 1100 litrów pewnie wywalić. Ze 3,5-4 tysiąca to tak miękki. Za filtr 1500, no to już mamy pewnie 5,5, tak? Policzcie do tego korzenie zbierane o poranku z najlepszego sklepu, bo przecież z lasu nie mogą być, bo przenoszą zarazki, więc kupcie korzenie za kolejną dwójkę. Pozdrawiam przy okazji jednego z naszych sponsorów, dzięki któremu korzeni nie musieliśmy kupować. Sklep Aquaholic, który nam tych korzeni, pamiętacie, przysłał na szczęście dużo. I tak wiecie, to się można naprawdę rozsierdzić. Lampy nie mogą być zwykłe, zrobione samemu, tudzież nie mogą być jakieś tam LEDowe, gotowe, najtańsze, bo nie będą rosły rośliny. No to rosną. Wiecie, nie, fajnie się pieniędzmi, to rządzący nasi, każdy potrafią. Dzisiaj przeczytałem po prostu właśnie nasz budżet i ficyt i deficyt. Co mamy? Ficyt? Co? Ficyt? Co to jest ficyt? U was był deficyt, u nas jest ficyt. No. To mnie krew nagła zalewa, bo oczywiście najlepiej to rządzić nie swoim budżetem, nie swoimi pieniędzmi, rozdawać je na prawo i lewo. Jedni krzyczeli koniec z rozdawnictwem, wybrali drugich, tamci się rozpędzili, teraz mamy babciowe, tatusiowe. Dobra, ale nie o polityce. Sztuka to zrobić tak jak ja, czyli baniak kosztował mnie... Ania, ile mnie kosztował baniak? Półtora? Półtora. No, baniak nas, słuchajcie, ze wszystkim chyba kosztował 1500, już nawet z paliwem. FX-a kupiliśmy pierwszego używanego od kolegi Sławka za 600 zł. Żwirek przywieźliśmy ze żwirowni za 80 zł tonę. Voilà! I mam to za dwójkę. To, co niektórzy będą zbierali te 10-15 tysięcy i czekali, i marzyli, i wzdychali. A ja nie lubię, słuchajcie, za długo marzyć. Ja najpierw mam marzenia, jasny cel i moja żona wie, że wtedy jest realizacja po trupach do celu, czy to akwarium, czy motocykl, czy projekt samochodowy, słuchajcie. Można to pochwalać, można tego nie pochwalać. Każdy robi to, co lubi, powiedział Bulldog, liżąc się po jajach. Ja tego nie neguję. Chcecie, kochani, czytajcie, przecież to też jest fajna rzecz, czytać, poznawać, rozeznawać się, tak? Oglądać katalogi. Ja to nawet rozumiem, są tacy ludzie, którzy może nigdy nie założą akwarium, a wiedzą o sprzęcie i o tej całej reszcie i dobieraniu więcej niż my amatorzy, którzy praktykanci, tak? Ja jestem praktykant, ja najpierw kupuję, jak coś nie działa, to poprawię, wiecie, tak to ma, słuchajcie, wyglądać. I tak jak mówię, gdybym, widzicie, ja akurat mam to szczęście w nieszczęściu, dzisiaj gdzieś, nie wiem, czy będę miał w zdjęciach, dzisiaj ktoś piękny taki,
taką. O, jest. Wrzucę wam to. Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym oraz żeby kupił wszystko, o czym marzył, bo tylko w ten sposób zrozumie, że nie taki jest cel życia. Jim Carrey. Słuchajcie, dzisiaj mi to wpadło gdzieś na fejsie i to jest prawda, ja miałem takie szczęście i nieszczęście w życiu, byłem bardzo biedny, później przez chwilę bardzo bogaty, jak na mnie oczywiście. Teraz mam tyle, ile mi potrzeba w życiu i nie mam innych potrzeb właśnie dzięki temu, że zrozumiałem, że wiele nam do szczęścia nie potrzeba, żeby być szczęśliwym. Nie musimy mieć najnowszych komputerów, high-techowych akwariów, lamp za miliony, maxi-spektów, żeby to akwarium nas cieszyło. Wiecie, są akwaryści, którzy potrafią taki zbiornik postawić bardzo tanio, po kosztach i ten zbiornik robi nieziemskie wow, czasem większe niż nie jeden za miliony. Także pamiętajcie, nie cena decyduje dzisiaj o jakości. To jest temat rzeka, nie ma co oceniać. Po to to testujemy. Pamiętacie nasze kaskadki? Był ich test na początku, później opisywałem, jak się sprawują. Zmieniłem nawet zdanie po jakimś czasie. Także wiecie, to co na początku wydaje się fajne, później może się wydać niefajne i odwrotnie. Z tym baniakiem się uśmieję, że to są zawsze złe, dobrego początki. Kupiliśmy baniak, zaczęło się rozklejać, zrobiliśmy, jest. Dostaliśmy filterek, ciekł, zrobiliśmy i przysięgam wam, że będzie chodził na pewno bardzo długo. O to się nie boję. I tyle, słuchajcie. Tyle. Pawełku, dziękuję. Wam pozostawiam jak zwykle decyzję. Ci, co mają i są bogaci, to proponuję się nie hamować, zwłaszcza, że idą święta, co będziecie se żałować. Ci, co są w trakcie budowy, albo mają 35 baniaków, albo są chytrzy jak ja, mogą kupić coś takiego, albo lubią coś przerabiać, bo tu można zawsze też, wiecie, tak nie boli, jak się coś przerabia w czymś tańszym. Więc to nie jest tak źle. Ja go na pewno nie skreślam, jestem bardzo przeszczęśliwy z tego prezentu. Chodzi jak wściekły i o ile nic się nie stanie, że tak powiem, z samą pompą, z elektroniką, bo zawsze wam mówiłem, że tego się boję. Wolę prosty kubeł, im mniej, tym lepiej. W iFixie też powtarzałem, że ta elektronika w pompie mnie przeraża. I miałem rację, bo u kolegi Adama, moim zdaniem, coś tam chyba z tą elektroniką, jeśli Adam pozwoli, a podpytam go w międzyczasie przy składaniu filmu, to wrzucę te jego filmy i zobaczycie, jakie cuda tam się też działy. O cieknących aquaelach, tudzież głośnych, brzęczących też już było. Także nie ma firmy idealnej, czy w motoryzacji, czy w akwarystyce. Zawsze robią to tylko i wyłącznie ludzie. Słuchajcie, to jest temat jeden, zamknięty filterka. Trzymajcie kciuki, żeby działał jak najdłużej. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze pod poprzednim filmem, za, słuchajcie, oglądalność. Tamten film był tak troszkę zmontowany dziwnie oczywiście, no bo wiecie, nam też kopara opadła, że odciek później. Wybiliśmy się troszkę z rytmu i nie tak to poszło, jak miało być. Pawełku, bardzo ci serdecznie dziękuję. Nie wiem, co ty knujesz jeszcze, bo słyszałem, że coś jeszcze knujesz i to bardzo źle, bo teraz przejdziemy do tematu drugiego. Ja nie mogę dostawać prezentów, bo później zawsze się znajdzie jakiś zazdrosny Grzesiek, taki mały, i będzie mi pisał, że ja dziaduję, kuleję. Zeszło mi się trochę, zanim to rozczytałem, bo no, błędów tam troszkę było i ciężko oczy bolały i ortografia szczypała, ale Grzesiu, muszę cię zmartwić. Nie dość, że dostałem filtr, to zobacz. Dostałem do niego jeszcze od razu nowe zawory, na drugi dzień, patrz. Nawet o nie nie żebrałem za specjalnie, same przyszły. Powiem ci jeszcze więcej, dzisiaj niespodzianka. Może ona do mnie mówi, patrz Arek, dostałeś paczkę od kogoś i to nie ode mnie. Przyszła z Tropicala i zaraz ją z wami otworzę, bo nawet jeszcze nie wiem, co tam jest. Nie mogę otwierać paczek ponoć do grudnia, bo mi żona zabroniła, bo pozamawiała prezenty. Zrobię ciach przerwę, słuchajcie, przeniesiemy się z podłogi w normalne miejsce. To co, Grzesiu, otwieramy, nie? Co będziesz tam miał spokojny wieczór? Podniesiemy ci ciśnienie jeszcze bardziej. Słuchajcie, wiem, ja wsza jestem, moja matka też mi tak mówiła. Słuchajcie, to pewnie sprawka takiego jednego z Tropicala, co kiedyś mnie odwiedził. Naprawdę nie wiemy, co tu jest. Wow, widzicie?
się gra, się ma. Słuchajcie, dostaliśmy Nano akwarium słodkowodne Chris. No i zaraz będziecie się ze mnie śmiali. Look help! Książeczka, słuchajcie. Ło, pięknie ilustrowana. Mega książeczka. Słuchajcie, trzeba by to o niej wam później opowiedzieć. I co my tu jeszcze dostaliśmy? Ale fajna książka. Dostaliśmy, o proszę. Do fisztrunku jak znalazł, zaplanujemy sobie podmianę i całą resztę. Słuchajcie, dostaliśmy piękny też kalendarzyk. No kolego, sympatyczny, rozpieszczasz nas. Oho, dla narkomana jest kawa. Słuchajcie, nie tylko rybki dostają żryć. Aruś dostał żryć. Aruś pije kawę w ilościach zastraszających. Jezu, Grzesiek się wykończy. Tyle prezentów. A ja żebrzę. Dostaliśmy smyczkę, dostaliśmy długopis i to, co jest najważniejsze, słuchajcie. Czyli koperta. Anka tam śmieje się i ryje, słuchajcie, ale no, ona wiedziała, za kogo wychodzi. Życzymy szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w nowym roku. We wish you Merry Christmas and a lot of success and prosperity in New Year. O, i teraz uwaga. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, viel Glück und Unfug. Guten Tag. Dobra, słuchajcie, w językach nigdy nie byłem dobry. To moja córa. Bardzo piękna kartka, Marcin. Dziękujemy Ci z całego serducha. Bardzo, bardzo dziękuję. No cóż więcej powiedzieć. No tak właśnie mamy, słuchajcie, że tych prezentów naprawdę przysyłacie nam co niemiara. Więc słuchajcie, spisałem sobie kartkę. Patronite'a założyłem, to tak jest, żebyś Grzesiu miał finish tej sprawy. Patronite'a założyłem, bo poprosił mnie, a właściwie namówił i do tej pory tego żałuję. Grzesiu Potarzyński, nasz ukochany akwaludek, którego kanał polecam, kawał dobrej roboty robi w społeczności akwarystycznej. Nie chciałem tego robić właśnie, żeby nie musieć czytać takich durnych komentarzy jak twój. Myślisz cymbale, że mnie nie stać? Stać, uwierz mi. Kupiłbym ciebie z twoim domem i z tym, co tam masz. Ale nie o to chodzi. Ludzie dają coś od siebie, bo chcą. Ludzie dają prezenty na święta, bo chcą je dawać, a nie liczą na prezenty. Tym się po prostu różnimy my od ciebie. Ciężko ci to zrozumieć. Ja cię życia uczyć nie będę. Pozdrawiam cię serdecznie. Życzę ci i sobie, żebyś oglądał każdy odcinek, w którym dostaję prezenty. A takich Mikołajów było już sporo. Jeden z większych to, przypomnę, kanał Monty B, który teraz przeszedł na Solniczkę. Pan Paweł Michalik, który ofiarował nam filtr. Arkadiusz Lenkiewicz, Piotr Bartkowiak, Bogdan Fusiek, Łukasz Boczkarew, Rafał Makarewicz, Mateusz Dynur, Paweł Szewczyk, firma IPACZ, Paweł Trzciałkowski, która za darmo. W ogóle nie żebrałem, chyba że żebrałem niechcący, nie wiem, pewnie Paweł potwierdzi. Zrobiła koszulki, dostałem też od niego filtry Eheima za darmo i do tej pory nie mogę się doprosić o numer konta, żeby mu zapłacić. Jest też Sławek Wolnicki, który nie dość, że sprzedał mi filtr w rewelacyjnej cenie, to jeszcze był przez chwilę naszym patronem. Nie mogę zamknąć tego patrona, bo ciągle ktoś tam jest. I teraz jakby to wyglądało, jakbym go zamknął. Więc sobie będzie. Na przekór tobie i wielu innym dziadom, którzy zamiast zrobić coś ze swoim życiem, to wpieprzają się w czyjeś. Być może ton dość ostry, ale z każdym po kolei tak sobie pojadę na moim kanale. To nie jest jakieś miejsce do spotykania i rozmawiania z takimi typami jak ty, więc następnym razem albo się ugryź, albo przyjedź, porozmawiamy osobiście. Pozdrawiam cię czule. A teraz słuchajcie, zapraszam was na dalszą część spokojniejszego vlogaska, ale przeniesiemy się już do fiszrunku, bo moja bateria w tym telefoniku pada i będzie mi łatwiej to nagrać tam. Pozdrawiam was i zapraszam na część dalszą. Hejka! Więc tak, miało być z fiszrumu, a będzie stąd, bo żona znalazła ładowarkę. Kochane szczęście moje. A temat dotyczy tego baniaka, słuchajcie, więc też fajnie, jakbyśmy tu byli. Słuchajcie, wielu z was pyta też o te gupiki, co się z nimi stało, gdzie one są. Gdzie są gupiki, się pytam, i karasie. No, ich się spytajcie.
Słuchajcie, to był odpad. My w Fish Roomie mamy w tej chwili 10 małych 50-tek, w których tam próbujemy sobie naszych sił w kojarzeniu. No ale jak to z głupikami bywa, wiecie, to się rozrasta, rozrasta, rozrasta. Jacek próbuje mnie nauczyć, że selekcja musi być twarda, mocna i ciężka, więc no była. Naprawdę poszło tych głupików bardzo dużo. Myśmy wybrali z nich tylko to, co najładniejsze, to, co jest kształtne. Bo wiecie, no, można się dorobić hali gimnastycznej z tymi rybami. To jest choroba, z której naprawdę ciężko mi się wyleczyć. Tam już znowu jest partia do przebrania, słuchajcie. Natomiast czemu głupikami i czemu je? No a czemu głupikami karmimy, głupiki karmimy Artemium, tak? Czemu jak mamy jakieś pielęgnice, to latamy i szukamy żywego, zdrowego pokarmu? No bo chcemy, żeby te ryby rosły jak najlepiej, jak najzdrowiej. I to jest główny powód, dlaczego karmię te ryby głupikami swoimi i tylko swoimi, a nie z różnych miejsc. Mógłbym teoretycznie pojechać gdzieś do sklepu i wymienić się tymi rybami za żarcie. Tylko nie chcę właśnie się wymieniać za żarcie, bo chcę, żeby one miały żywy pokarm. No jest to ryba niestety większa od głupika i Artemium się nie naje. Więc trzeba, tak jak my hodujemy głupikarze, hodują Artemię, tak ja hoduję głupiki. Niejako trochę dla nich. No brzmi to brutalnie, ale tak niestety jest. Słuchajcie, tak czy siak, już kiedyś wam mówiłem, że nie rozdaję ryb, a już na pewno nie odrzutu do dalszej jakiejś tam zabawy, bo uważam to za nasz wspólny wielki błąd, bo te ryby później tak są no, coraz gorsze jakościowo właśnie i później są problemy. Bo w takiej hodowli powinno się wybierać najmocniejsze, najsilniejsze, największe, najlepsze okazy, tak jak to jest w naturze. Sprytny, mądry, mocno zbudowany, szybko pływający głupik sobie tam gdzieś poradzi przed ucieczką. Głupi, wychudzony, pokrzywiony sobie poradzi mniej, jak to w życiu. Także no i my tam musimy troszkę im pomagać, żeby nie mieć za chwilę w baniaku krzywulców, garbatych, dziwnych ryb, tak? No jest to główny i tak naprawdę jedyny powód. Nie chcę kupować jakichś ryb w sklepie. Ostatnio nawet o tym z Zaniem rozmawialiśmy. Może byłoby mniej szkoda niż swoich. Tylko pomyślcie sobie, ile chorób mogę przynieść, tak? No tego za wszelką cenę chcę uniknąć. Wiecie, każdy z nas już dłużej trzymający ryby wie, że choróbsko w baniaku to chyba najgorsze, co nam się może przytrafić. Poza strzeleniem samego baniaka, uważam. Bo ciężko czasami to doleczyć, zwłaszcza, że z tymi bakteriami ostatnio jest naprawdę słabo. Kiedyś, jak miałem blecherki małe w tej 400, w której teraz pływa Albert, to tam tak naprawdę żeśmy karmili je jakimiś danio, tam z hurtowni branymi, no ale parę razy tam był problem z tymi rybami, na szczęście zakończony powodzeniem, z powodzeniem leczeniem. A tutaj chcemy, żeby żarły swoje. One w tej chwili zostały trzy karasie. Te karasie nie są takie najmniejsze, ale widzicie, mam wrażenie, że troszkę większe niż pyskczany, ale zostały 3 z 20 pewnie 5, przy czym niestety zniknął ulubieniec Ani, taki biały był piękny jeden, no i też go już nie ma. Gararufy niestety też się skończyły, to był mój błąd, o ile wiedziałem, że głupiki zjedzą, to te 4 gararufy, które tu wpuściłem z pełną premedytacją, bo mówię, są duże, lubią zimną wodę, bo gararufa toleruje wodę bardzo podobną do czan, czyli około 15 stopni wręcz. Mówię, będzie im to dobrze, mają kupę kamieni, będą się rozmnażały. Jasne, się rozmnożyły. No, twoja wina, mordo pogryziona. Słuchajcie, no ryby cudowne, zachowanie przecudowne, ale wszystko, co zmieszczą do pyska, a uwierzcie mi, że zmieszczą sporo, zniknie z baniaka. To jest selekcja bezlitosna, bezwzględna, one są ciągle głodne, ciągle żebrzą. Słuchajcie, jak już nie mają co jeść, to szarpią ślimaki za rogi, za muszle, no. Cudawianki potrafią dla zdobycia tego jedzenia zrobić. Więc, no tak jak mówię, wiadomo, że jest przykro, ale tak naprawdę, no co? Mrozić, wyrzucać, ucinać głowy, miażdżyć, zamrażać, topić w olejku goździkowym, ileś tych rzeczy na forach się przewija. Żadna z tych śmierci nie jest fajna, a rozdawanie takich ryb jest błędem. Tak jak dużo z nas popełnia te błędy, wypuszcza te ryby gdzieś tam do rzek, do stawów, o czym łowca obcych często mówi, później mamy, słuchajcie, problemy i to nie są żarty. Tyle, kochani, w tym cudownym odcinku. Marcin, jeszcze raz bardzo ci serdecznie dziękujemy za prezenty z Tropicala.
niewyżebrane. Bardzo dziękujemy za kawuchę. Kawucha dzisiaj będzie pita w fiszrunku. To weźmiemy sobie ją do domciu. Dziękujemy Pawłowi za filterek. Jeszcze raz mówię ci, durniu, nic nie wysyłaj, bo jest nam tak głupio. Później dostajemy, widzisz, o, dostajemy pozdrowienia z YouTube'a. Nie chcę tu robić chlewu, słuchajcie, na naszej grupie nigdy nie było chlewu, a jak był, to go bardzo szybko zamykałem. I tu też wszystkich komentatorów, którzy nie potrafią w sposób kreatywny się wyrazić. Nie podoba się komuś dzichu, czy ja kogoś obraziłem? Nie. Powiedział, że nie podoba się. Ja to rozumiem, bo się ma prawo komuś nie podobać. Jeden lubi Volkswagena, drugi lubi Mercedesa, trzeci w ogóle nie lubi tych samochodów i będzie jeździł Lexusem. Każdy robi to, co lubi, powiedział buldog, liżąc się po jajach. Słuchajcie, to jest naprawdę najlepsze przysłowie. Chcesz, chłopie, buduj, stawiaj fishroom, chcesz, mordko, zakładaj kanał, przecież tam jest nieograniczona ilość miejsc dla nas wszystkich. Nagrywaj filmy, żebrz, może ty dostaniesz, tak? Wszyscy wiecie, jesteśmy kowalami swojego losu, słuchajcie. Notabene ten nożyk, który widzisz, przyjacielu Grzesiu, którym otwierałem jeden z prezentów, to też prezent od mojego przyjaciela. No, tak już mam, widzisz? Nic nie muszę robić, wszyscy mi wszystko dają za darmo. To jest życie. Tym cudownym akcentem pozdrawiam was, kochani, bardzo serdecznie. Stałych moich oglądaczy oczywiście poproszę o lajka, poproszę o komentarz, bo uwielbiam je czytać. Danusie Smorąg, Izę wraz z mężem, państwa Dajdów właśnie. Wszystkich, znowu pozapominam, muszę, wiecie, to was jest za dużo, to już tak nie da rady, ale obiecuję, że kiedyś was wszystkich wymienię. Wszystkich po kolei. Bardzo wam, kochani, dziękujemy razem za nią. Zapraszamy was na kolejny odcinek przed świętami. Na pewno wpadniemy z życzeniami, a później zobaczymy, bo muszę się przyznać, że zrobiłem sobie wolne między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem i może coś wreszcie trochę skrobniemy czasu dla siebie. Pozdrowionka, kochani. Żegnamy was z naszymi żarłokami. Zdzichu ręką nie pomacha, ale też was czule żegna ze swojego jacuzzi z nowym HW 5000 wyżebranym. Trzymajcie się, hej.